Panie burmistrzu, jakie były pana pierwsze, najważniejsze decyzje? Najważniejszą decyzją, taką pierwszą właściwie, którą wprowadziłem w życie od pierwszego dnia mojej pracy w urzędzie, to jest fakt przyjmowania interesantów niezależnie od oficjalnych godzin. Przyjęć praktycznie każdy dzień, każda godzina, jeżeli tylko dysponuję wolnym czasem, drzwi dla interesantów są otwarte, mogą przychodzić ze swoimi problemami, sprawami. Kolejne ważne decyzje i zadania, które czekają pana i Radę Miejską. Ja chciałbym zapytać m.in. o budżet na 2011 rok. Kiedy podejmiecie uchwałę, czy pracujecie, czy jest gotowy ten budżet? Bardzo bym prosił kilka zdań na ten temat. Prowizorium budżetowe odziedziczyliśmy po moim poprzedniku. Ten budżet, projekt tego budżetu został rozdany obecnym radnym na pierwszej sesji. Natomiast nie obradowaliśmy jeszcze, nie dyskutowaliśmy na temat tego budżetu. Radni mają czas na zapoznanie się z nim. Ja również potrzebuję czasu, żeby się z tym budżetem zapoznać, z jego głównymi kierunkami, na co przeznaczone są pieniążki. 5 stycznia będzie pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu poświęcone budżetowi, bo generalnie będzie to drugie posiedzenie tej komisji. Natomiast to będzie pierwsze poświęcone tylko i wyłącznie budżetowi na przyszły 2011 rok. Chcemy się zapoznać z inwestycjami, które są zaplanowane, z kosztami tych inwestycji, ze stanem faktycznym, czyli tym zastanym, czyli jakie są podpisane już umowy, do czego de facto będziemy już zobligowani, żeby kontynuować. Co jeszcze uda nam się zmienić ewentualnie w tym budżecie, bo na pierwszy rzut oka wydaje się on bardzo mocno napięty i raczej zmierzający ku dalszemu zadłużaniu gminy. Oprócz inwestycji oświatowych, czyli sale, boiska, świetlice, co jeszcze? Jakie jeszcze inwestycje czekają miasto i gminę Młynary? Na pewno drogi gminne. Drogi gminne, które są naszą bolączką. Generalnie drogi na terenie naszej gminy i nie tylko, na takim szerszym terenie nas otaczającym, drogi są problemem. My będziemy chcieli realizować te drogi, naprawiać je, ale naprawiać je tak, żeby co roku do nich nie wracać. To znaczy naprawiać je gruntownie, tak żeby te nakłady, które się poniesie, dawały efekt na przynajmniej kilkanaście lat do przodu. Zapytam o sprawy organizacyjne, jeśli chodzi o Urząd Miejski. Czy przewiduje pan jakieś zmiany kadrowe? Czy będą jakieś posunięcia w tym temacie? Na razie za wcześnie jeszcze o tym mówić. Tak jak pan wie, jestem świeżo urzędującym burmistrzem. Na razie się przyglądam pracy urzędu. Muszę przejrzeć wszystkie zakresy obowiązków pracowników. Jeszcze też nie miałem czasu na to. Urząd funkcjonuje normalnie, żadnych zakłóceń pracy nie ma. Nad zmianami kadrowymi jeszcze się będziemy zastanawiać.